po terminie podobno już. Mhm. Dobra. No dobrze. Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym naszym webinarze hostessowym. Dzisiaj będzie trochę strasznie, bo halloweenowo. Z jednej strony tutaj z Michałem koniecznym z Edony będziemy Was straszyć, ale z drugiej strony też będziemy dawać tutaj jakieś szanse na cukierki, czyli pokazać, co zrobić, żeby z tych działań, które do tej pory wykonujecie, wycisnąć więcej tak naprawdę, uzyskać większą konwersję, wyższe ROI. Tradycyjnie tutaj zapraszam do zadawania pytań w trakcie naszego webinaru. Postaram się odpowiedzieć na jak największą ich liczbę pod koniec tego webinaru. Proszę również wziąć udział w ankietach. Ankiety służą nam, aby tworzyć kolejne ciekawe, interesujące webinary na tematy, które chcecie, żebyśmy poruszyli. Dobrze, Michale, oddaję Ci głos. Zaczynaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Hubert, za wprowadzenie. Bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszym webinarze. Jest trochę mgliście za oknami, więc spróbujemy się wspólnie rozgrzać dobrą ilością danych i nakierować w taki fajny, pozytywny sposób, jak do tego Black Friday podejść tak, aby zarobić na nim jak najwięcej. Takim tytułem krótkiego wprowadzenia, ja nazywam się Michał Konieczny, jak już pewnie doskonale wiecie, jestem business manager w Edronie, jestem odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów oraz też za część konferencyjną i edukacyjną, dlatego też między innymi jestem tutaj z Wami. Kilka słów wprowadzenia na temat tego, skąd jestem. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okoliczności, nie mieli styczności z Edronem, co to takiego jest Edron? Edron jest pierwszym CRM-em dla e-commerce'u. Naszą taką misją jest zwiększanie sprzedaży w sklepach internetowych z użyciem intuicyjnego narzędzia. Koncentrujemy się na kilku kanałach komunikacji. To jest push, to są powiadomienia, to są rekomendacje on-site'owe, a to jest oczywiście marketing automation, ale również zaawansowana segmentacja RFM oraz przede wszystkim to, na co położymy sobie też mocny nacisk, czyli integracja z Facebookiem, czyli działania w social media, które od tego roku w Edronie są dostępne dla naszych klientów. Jesteśmy na około 15 rynkach, 1000 klientów, także to tak tytułem krótkiego wstępu, żebyście byli zorientowani, z jakim narzędziem macie do czynienia. Oczywiście personalizacja, segmentacja i bardzo, bardzo dużo danych. O czym sobie dzisiaj będziemy mówić pokrótce, skoncentrujemy się na takich czterech obszarach, które możemy wzmocnić przed Black Friday, aby się do niego po prostu dobrze przygotować, czyli przejdziemy sobie przez tematykę, z jakich narzędzi komunikacji korzystać, jak pozyskiwać głównie drogą social media właśnie nowych klientów, aby na Black Friday zwiększyć sprzedaż w sklepie, jak skrócić sobie ten lejek sprzedaży on-site'owy, czyli to, co jest największą też zmorą wielu sklepów internetowych. No i na samym końcu pochylimy się nad tym, co po Black Friday, bo Black Friday to jest taka kumulacja, można powiedzieć, sprzedaży w ciągu roku, natomiast po Black Friday trzeba mieć również pomysł na to, aby tych naszych klientów angażować, lojalizować i zatrzymać u siebie na dłużej. Takim tytułem wprowadzenia ciekawostki dotyczące Black Friday, fakty i liczby to są dane z zeszłego roku z rynku polskiego. Słuchajcie, średni koszyk na Black Friday w zeszłym roku wyniósł 663 zł, a o potędze, można powiedzieć, tego dnia niech świadczy to, że no mamy 1000-krotność wzrostu sprzedaży względem normalnego handlowego dnia. To na pewno wszystkim nam daje dość mocno do myślenia, że te wysiłki właśnie powinniśmy skoncentrować, aby no tak minimum miesiąc przed, a jesteśmy prawie że miesiąc przed, właśnie były ukierunkowane na te działania. Szczyt aktywności klientów
To jest godzina 10, to jest również końcówka dnia, czyli wtedy, kiedy wracamy do domu i zaczyna się, można powiedzieć, drugie szaleństwo zakupowe, czyli koło godziny 20. No i przeciętnie na Black Friday w Polsce nabywamy 4 produkty na osobę. Tyle danych statystycznych z zeszłego roku. Zobaczymy, jak będzie w tym obecnym. Dynamika jest jak zawsze rosnąca, więc mam nadzieję, że te statystyki w przyszłym roku będą wyglądać jeszcze bardziej okazale. No dobrze, słuchajcie, to zacznijmy sobie w takim razie od takich podstaw, z jakich narzędzi korzystać, komunikując promocje przed i w trakcie Black Friday. No i tutaj nie będzie to dość odkrywcze, im więcej kanałów komunikacji wykorzystujemy, aby angażować naszych klientów, tym oczywiście lepiej. Przychodzą nam również tutaj badania Enterprise Times, czyli minimum 3 kanały komunikacji i zdaniem marketerów 90% wyższy wskaźnik utrzymania klientów. Tak, na co dzień dotarłem również do badań z rynku amerykańskiego, gdzie w offline i online plus minus codziennie atakuje nas około 1600 komunikatów reklamowych różnej maści, więc tym bardziej musimy położyć bardzo duży nacisk na to, żeby w tych kanałach komunikacji naszych klientów znaleźć możliwie najszerzej. Najszerzej, ale robić to oczywiście z głową, bo Black Friday przyjęło się, że jest to takie święto, gdzie rozdajemy te dyskaunty na lewo i na prawo. I oczywiście nie ma w tym nic złego, ale możemy do tego spróbować podejść troszeczkę bardziej inteligentnie. W jaki sposób? No właśnie taki, żeby przed tym Black Friday poznać naszych klientów, dowiedzieć się, kim oni są, z użyciem chociażby takiego narzędzia jak Edron, które będzie nam aktywność tego klienta śledzić, pokazywać dane dotyczące tego, czym on się konkretnie interesował, w jakie produkty klikał, jakie produkty dodawał do koszyka i jakie produkty kupował. Te dane oczywiście nie będą ulegać żadnemu zatraceniu. Te dane będą zapisywać się na takich indywidualnych kartach kontaktu każdego z naszych klientów, do których w każdym momencie będziemy mogli mieć dostęp poprzez wpisanie imienia i nazwiska albo numera telefonu. No oczywiście niezbędne jest tutaj mocna praca nad budowaniem bazy, między innymi mailingowej, bo od tego większość narzędzi oczywiście się wywodzi. No i teraz możemy do tego podejść w ten sposób, tak, że wysyłamy sobie komunikat, newsletter do naszych klientów albo z nowościami, albo z promocjami, aby tych klientów zasegmentować, aby nasz klient był przypisany już, powiedzmy, z konkretnym tagiem na bazie często aktywny albo interesuje się jakąś konkretną wybraną kategorią. Dlaczego? No dlatego, żeby chociażby w dzień Black Friday albo zwłaszcza w dzień Black Friday wysłać do niego spersonalizowany newsletter categories. Konkretny przykład widzimy właśnie na bazie Sortmundu, jednego z naszych klientów, który postanowił sobie wyfiltrować konkretnych klientów, którzy interesowali się, dodawali do koszyka, bądź przeglądali, bądź kupowali produkty właśnie z tej jednej kategorii. Dlaczego? Aby ten lejek nam zawęzić i spróbować tylko i wyłącznie do nich wysłać komunikat, że z tytułu Black Friday 30% zniżki na właśnie konkretny asortyment. Możemy do tego podejść oczywiście w bardziej zaawansowany sposób, czyli skorzystać z pewnej segmentacji behawioralnej RFM. Dla przypomnienia, RFM, czyli Recency, Frequency i Monetary, to segmentacja behawioralna, która bierze pod uwagę takie 3 czynniki, czyli czas od ostatnich zakupów, ile ten klient wydaje u nas pieniędzy oraz ilość produktów, która była przez niego kupiona. Co nam to daje? No daje nam to, że przy okazji Black Friday możemy skierować komunikat na przykład w formie mailingu, ale też kampanii na Facebooku do właśnie zawężonej grupy klientów z użyciem naszego narzędzia, ale tej grupy właśnie posegmentowanej z uwagi na RFM. RFM da nam oczywiście odpowiedź na szereg innych pytań. Przede wszystkim dowiemy się, jaki procent klientów jest odpowiedzialny za generowanie jakiego wolumenu sprzedaży, albo dowiemy się,
kto jest chociażby naszym czempionem, kto u nas kupuje najmniej, a kto tym klientem jest najbardziej lojalny, bo lojalizacja klienta powinna być na pierwszym miejscu. I podglądnijmy sobie takie przykłady dwóch case'ów, dwóch kampanii, które były realizowane do konkretnej grupy klientów. Mamy tutaj konkretny przykład grupy hibernating. Hibernating, czyli grupy klientów, którzy w przeszłości kupowali produkty. Była to całkiem dobra średnia wartość koszyka, natomiast no z jakiegoś względu oni od dłuższego czasu u nas nie kupowali. Jak powinniśmy tą komunikację nakierować? Raczej średniej wielkości rabaty, ponieważ jest to klient mimo wszystko, który wydaje te pieniądze i dla nas jego właśnie zniżka, duży dyskant no nie jest wskazana, nie jest konieczna. Masz cel, jest dość konkretny, należy zaktywizować klientów i przenieść ich do właśnie tego segmentu potential loyalist. No ale co w Black Friday z klientami, których zobaczymy w naszym lejku, zobaczymy, że oni są odpowiedzialni za określony procent przychodów i będą to klienci lost, o których też będziemy chcieli zawalczyć, no bo dlaczegoż by nie. Będziemy próbowali ich aktywizować raczej agresywną kampanią, dużymi promocjami, ponieważ zgodnie z badaniami tylko 10% klientów lost to są klienci, których jesteśmy w stanie odzyskać, więc mówiąc wprost, nie mamy nic do stracenia, musimy skoncentrować się na tym, aby tego klienta również do nas przyciągnąć. Przyciągnąć, no, rabatem można powiedzieć ostatniej szansy. Tu takie dwa przykłady z użyciem RFM-u, natomiast jeszcze jeden przykład, który przychodzi mi w tym momencie do głowy, to na przykład nasi lojalni klienci, czy nasi czempioni, klienci VIP, nasi prymusi, mogliby również dostać komunikat marketingowy, czy to na Facebooku, czy to w mailu, z informacją o wcześniejszym dostępie do oferty Black Friday, specjalnie dla nich, aby jeszcze bardziej podkreślać wyjątkowość tej relacji, którą z nimi w tym momencie mamy. Black Friday to oczywiście czas, gdzie ilość porzuconych koszyków diametralnie rośnie. Diametralnie to znaczy średnia dla rynku oscyluje w granicach 60%. Ja przypuszczam, że w Black Friday ta średnia pewnie będzie dochodzić do 80% nawet. To jest taki dzień, gdzie wszyscy podejmują bardzo na gorąco swoje zakupy, więc co powinniśmy zrobić? No powinniśmy być przygotowani na to, żeby tych koszyków uratować jak najwięcej. Uratować ich również z użyciem Facebooka. Ten przykład, który tutaj przedstawiamy, jednego z klientów branży fashion, to przykład, jak należy robić to dobrze. I mała ściągawka od całego zespołu dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów. Starajmy się maksymalnie tą wiadomość personalizować. Witaj Ania, szybki czas reakcji, czyli najczęściej godzina, 3 godziny od porzucenia koszyka. W zależności od tego, czy ceny promocyjne będziemy rozciągać do aż Cyber Monday, czy też nie, możemy tą komunikacją, że produkty są dostępne tylko przez krótki okres czasu, umiejętnie grać. Ostatnie produkty z tej kolekcji, no jak najbardziej tak, ponieważ Black Friday rozmiary konkretnych produktów bardzo szybko nam będą znikać. Oczywiście możemy również, jeżeli będziemy mieli zwielokrotnione moce w obsłudze klienta, zakładam, że tak właśnie będzie, zachęcić klientów komunikatem pokroju: masz jakiś problem, zadzwoń, pomożemy. To też jest w stanie zbudować fajną relację i pokazać, że na tym kliencie naszym nam jak najbardziej zależy. Rekomendacje produktowe to jest też dobry moment, jeżeli mamy klienta bardzo mocno zaangażowanego, który już u nas produkt kupił, więc zwłaszcza te rekomendacje produktowe po zakupie, ale jeżeli mamy klienta wahającego się, również rekomendacje na bazie uczenia maszynowego, na bazie zainteresowań,
Możemy wzbogacić to również o bestsellery, czyli najlepiej sprzedające się produkty w naszej kategorii, albo z podziałem właśnie na te kategorie, albo globalnie bez podziału na kategorie, aby klienta jeszcze bardziej zastymulować do tego, żeby u nas większą ilość produktów po prostu nabył. Dodatkowym kanałem komunikacji, który również działa, no wspomnieliśmy na samym początku, że musimy tych kanałów komunikacji mieć jak najwięcej, aby ten przekaz reklamowy nasz się utrwalił, żeby dotarł do klienta, to oczywiście powiadomienia push, niewielkie prostokątne komunikaty, notyfikacje przeglądarkowe, zupełnie osobny kanał, niepowiązany z zapisem do newslettera, odporny na adblocka i właśnie bardzo, bardzo popularny w grupie wiekowej 18-34. Tu też trochę badań, trochę informacji z rynku. 76% wyraża zgodę właśnie na otrzymywanie tego powiadomienia. Powiadomienia mają również jeszcze jedną bardzo istotną zaletę, bardzo dużą zaletę. Nie musimy być obecni na stronie klienta, wasi klienci nie muszą być obecni na waszej stronie, żeby taką notyfikację przeglądarkową po prostu dostać z krótkim komunikatem reklamowym. Dzisiaj zniżka 15 albo 20% na wybrane produkty. I tak płynnie przechodzimy sobie do drugiego obszaru, czyli do danych dotyczących tego, że prawie 50% klientów kupuje podczas Black Friday od nowego merchanta. W jaki sposób do tych ludzi podejść, w jaki sposób dotrzeć i zbudować sobie bazę jeszcze szerszą. Fakt drugi, tutaj z pomocą Hot Site, 30% marketerów uważa, że Facebook oferuje najwyższy zwrot z inwestycji w reklamy cyfrowe. No to spróbujmy się skoncentrować na tym wspomnianym Facebooku. Dzięki Idron możemy poprowadzić wewnątrz naszego narzędzia szereg kampanii social media nakierowanych na pozyskanie klientów. Tych scenariuszy jest 21 w tym momencie, one oczywiście ulegają cały czas rozbudowywaniu. No i teraz tak, na co zwrócić uwagę najmocniej przed Black Friday? Powinniśmy skoncentrować się na takich trzech grupach. Double your precious, czyli to, co widzimy na kafelku po lewej stronie w górnym rogu, czyli osoby podobne do klientów sklepu. Jest to absolutny must have, na to dobrze jest ukierunkować swoje działania. Ale również friends buy more willingly, czyli bardzo ciągle niedoceniana, natomiast wykręcająca świetne wyniki kampania do osób podobnych do klientów wśród znajomych osób, które polubiły nasz fanpage. Jest to również bardzo dobre przygotowanie do naszej aktywności klasycznej, remarketingowej w tym naszym dniu. No i wreszcie absolutny must have, czyli trzeci, similar to your visitors, czyli to, co widzimy w naszym drugim rzędzie, środkowy kafelek. W Idron jest to w ten sposób rozwiązane, dokładnie tak jak widzimy na screenie, czyli podejście kafelkowe, bardzo intuicyjne, określamy sobie konkretny cel, similar to your visitors, czyli po prostu osoby podobne do odwiedzających. I chciałbym się podzielić też jednym case'em z branży odzieżowej z zeszłego roku, gdzie dokładnie prowadziliśmy tę kampanię miesiąc przed startem Black Friday, czyli rozpoczęliśmy ją w okolicach 28-29 listopada. Jaki sobie cel stawialiśmy? No oczywiście maksymalizację zysków z działań remarketingowych, czyli w dniu Black Friday był to tylko i wyłącznie remarketing, ale też wcześniej odpowiednia segmentacja użytkowników. Najważniejsze parametry, które mogą nam w bardzo łatwy sposób pokazać, jaką korzyść ta kampania przyniosła. ROAS na poziomie 4700%, wzrost sprzedaży blisko 800, spadek kosztu zakupu, ponad 14 razy więcej zrealizowanych koszyków, no i z każdej złotówki przychodu przynieśliśmy 47, wcześniej było to 5,90 zł. Także podsumowując, możemy skoncentrować się na tym, żeby przed Black Friday skorzystać właśnie między innymi z tych trzech grup, z tych trzech
opcji na Facebooku, aby sobie tych naszych potencjalnych klientów wytypować, a później już w dniu operować dużymi budżetami remarketingowymi, postawić bardzo mocno na remarketing, również z użyciem chociażby narzędzia RFM, czyli Recency, Frequency i Monetary. Oczywiście przed Black Friday, żeby dobudować sobie kanał komunikacji kolejny, powinniśmy dobrze skroić i przygotować pop-up, który, jak głoszą kolejne badania, jest w stanie nawet zwiększyć nam liczbę subskrybentów o blisko 300%. To kanał, można powiedzieć, ciągle obecny, natomiast mam wrażenie, że bardzo duża grupa klientów ciągle bazuje na pop-upach, które są tylko na wejściu, a nie na wyjściu. Nie są one z pewnym opóźnieniem, co też wpływa na częstotliwość zapisów do wspomnianego newslettera. No dobrze, to teraz co się powinno dziać i w jaki sposób do tego tematu podejść, aby on-site marketing, czyli działania, które klient widzi w czasie rzeczywistym na stronie, przyniosły nam jak najwięcej korzyści sprzedażowych. Fakt numer 3, personalizacja. 45% kupujących chętniej robi zakupy w witrynie, która oferuje spersonalizowane rekomendacje. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której za każdym razem my nie musimy deklarować naszych preferencji, nie musimy przeklikiwać się przez konkretne kategorie, produkty, zaznaczać. Po prostu system dopasowuje nam zachowanie, prezentację produktów do tego, czym my interesowaliśmy się podczas naszych wizyt. W jaki sposób może to wyglądać? No chociażby podczas pierwszej wizyty automatyczne profilowanie, czyli podział na przykład płeć, który widzimy w tym momencie na slajdzie po prawej stronie. Kobieta, dziecko, mężczyzna, w zależności od tego, w co klikamy, co deklarujemy, że budzi nasze zainteresowanie, to zaczynają pojawiać nam się bestsellery, a podczas kolejnej wizyty zaczynają pojawiać nam się produkty, którymi interesowaliśmy się podczas naszej wcześniejszej aktywności. Oczywiście rekomendacje maszynowe nie są ograniczone tylko i wyłącznie do kwestii strony głównej czy też karty produktu. Bardzo ważne jest, aby w czasie rzeczywistym również pokazywać rekomendacje na koszyku. W czasie rzeczywistym dobrać to do konkretnych produktów, które są przez klienta dodawane do koszyka z intencją zakupową. W iDronie mamy takie dwa typy rekomendacji, czyli user base i product base, które w zależności od tego, gdzie je osadzimy, będą nam się po prostu prezentować w formie kilkunastu propozycji produktów. Oczywiście możemy wspierać, a nawet powinniśmy, personalizację również pop-upami. Pop-upami, które mogą być osadzone w zależności od tego, czy korzystamy z, czy nasi klienci korzystają z tabletów, czy korzystają przy zakupach z desktopu, czy korzystają z mobilu. Możemy te pop-upy osadzić w różnych miejscach, na konkretne słowa kluczowe, na konkretne wykluczenia. I co na takim pop-upie może być? No, w kontekście Black Friday możemy przypomnieć klientowi o produktach, którymi się interesował wcześniej, z informacją, że te produkty również po wpisaniu kodu rabatowego będą nieco tańsze. Oczywiście na koszyku również zachęcam do tego, aby umiejscowić exit pop-up, który będzie dbał o to, aby tą ilość porzuconych koszyków możliwie zmniejszyć. Czyli dodatkowy kanał do Facebooka i dodatkowy kanał do e-mail marketingu. Jeżeli jesteśmy już przy koszyku, to również opcją, która może być ciekawa do zastosowania, to pop-up, który pojawia się na koszyku, ale z rekomendowanymi produktami, czyli to, co pokazywałem chwilę temu w przypadku on-site'u na koszyku w czasie rzeczywistym, to tego typu rozwiązania z zachętą do zwiększenia sprzedaży również należy wdrożyć, rozważyć w zależności od tego, czy pójdziemy bardziej w stronę on-site'u, czy pójdziemy w stronę pop-upu. I dwa przykłady, które również wybrałem dla Was,
aby pokazać, że czasami w prostocie też tkwi siła, ale w prostocie, czyli to, co widzimy po lewej stronie, aby poinformować klienta w zasadzie do kiedy ten Black Friday jest i ile mamy zniżki, ponieważ tak jak wspomniałem, część klientów może przedłużyć sobie Black Friday do Cyber Monday, czyli dać te dodatkowe kilka dni, aby klienci kupowali częściej, więc możemy klientów poinformować właśnie o konkretnym deadline'ie na przecenione produkty. Ale przykład po prawej stronie, w jaki sposób fantastyczny można wejść w interakcję w przypadku exit pop-upu na koszyku. Część z Was pewnie może poznawać ten pop-up, część może nie. Jest to pop-up jednego z brandu odzieżowego, bardzo dynamicznie rozwijającego się, który oferuje lepszej jakości garnitury, cała, można powiedzieć, garderoba premium. I teraz jak klient wszedł w sposób inteligentny w komunikację? Za każdym razem, gdy ktoś opuszcza tę stronę, jeden krawat zostaje zawiązany Windsorem. Dla części z Was, którzy nie wiedzą, czym jest Windsor, jest to jedno z opcji wiązania właśnie krawata. Bardzo dobry przykład interakcji, nakierowania na właściwą grupę docelową. Oni wiedzą, czytają, że tak powiem, między wierszami, o co tutaj chodzi. Ten pop-up na koszyku przyniósł również fantastyczne wyniki sprzedażowe. No i jak można powiedzieć, Black Friday i po Black Friday przeszliśmy sobie płynnie do ostatniego punktu mojej dzisiejszej prezentacji dla Was, czyli co z tymi klientami po Black Friday należy robić. I tutaj no, przychodzi nieodzowna automatyzacja, czyli możliwość utrzymywania długotrwałego kontaktu z tym klientem i angażowania go na różnym etapie procesu zakupowego, który został zrealizowany wcześniej, czyli kupili klienci podczas Black Friday jakieś produkty, a później w zależności od tego, czy kupili, będziemy u nich próbowali robić również dodatkową opcję do sprzedaży. No ale zacznijmy sobie od takich dwóch fundamentalnych rzeczy. Zdobycie nowego klienta jest o 30% droższe niż utrzymanie istniejącego. To jest kolejny fakt. Natomiast 5% wzrost customer retention jest w stanie nam przynieść wzrost przychodu sklepu pomiędzy 25 a 80%. Oczywiście, jeżeli mamy dość duże grono klientów, którzy są naszymi nowymi klientami, to jak najbardziej analiza RFM będzie nam tutaj pomocna, aby do tych klientów przygotować inny typ komunikacji. Dla przypomnienia, 10 grup w oparciu o 3 parametry, czyli czas od ostatnich zakupów, wartość zakupów i ilość produktów, które kupili. W zależności od tego, w jakiej klienci są w grupie, zostaje przypisany automatyczny scoring, który widzimy w tym momencie na przykładzie jednego ze sklepów z naszego rynku hiszpańskiego. To jest sklep z zabawkami Dream. Zostały przydzielone określone punkty. I oto widzimy, kto jest naszym czempionem, kto jest naszym lostem, kto jest naszym new customers, a kto jest klientem, o którego musimy bardzo mocno zawalczyć, aby go po prostu nie stracić. I teraz analiza RFM w tej formie gridowej. Widzimy po Black Friday, że możemy do czempiona wysłać inny typ komunikacji, na przykład z informacją, że dla niego jest dodatkowa, przewidziana, wydłużona ścieżka na przykład zwrotów. Przy okazji Black Friday jest to jedna z opcji, ale możemy sobie też podejrzeć z użyciem narzędzia RFM, ilu to klientów lost udało nam się przywrócić do naszego sklepu. Oczywiście ta kampania może być realizowana nie tylko w mailu, ale również na Facebooku i kolejny case, który pokazuje, jak można do tego klienta Champion podejść, aby utrzymać sprzedaż na wysokim poziomie i nie pozwolić na jego uśpienie. No właśnie, dla Ciebie Black Friday może trwać dłużej, to jedna z propozycji, ale zobacz kolekcję jako pierwszy, miej dostęp, to również jedna z fajnych możliwości utrzymywania kontaktu premium z naszymi klientami. W sytuacji, w której udało nam się pozyskać bardzo dużą ilość adresów mailowych poprzez umiejętne pop-upy,
powinniśmy nie tracić kontaktu z tymi klientami, zwłaszcza jeżeli oni wskutek działań w social media zdecydowali się na to, aby nam zaufać po raz pierwszy i to po raz pierwszy stało się właśnie w Black Friday. Co należy robić? Cykl wiadomości edukacyjnych, które jeszcze bardziej zlojalizują tego klienta, wprowadzą w naszą markę, przedstawimy swoje mocne strony, co nas wyróżnia, jakimi wartościami się kierujemy. I tutaj przykład Borgio, jednego z producentów garniturów, ekspozycja na materiały, z których korzystają szwalni, jak wygląda proces, no i oczywiście również zachęta po zapisie do newslettera, bo w większości jest to powiązane jednak z dyskountem, z jakimś kodem rabatowym, zachęta do kupienia produktów. Takie wiadomości wielokrotne możemy przygotować i wysłać kilka dni, kilkanaście dni po Black Friday chociażby i te wiadomości nie muszą ograniczać się tylko do jednej, może być to jedna, dwie, trzy lub nawet cztery wiadomości. Oczywiście program lojalnościowy to kolejny pomysł, w którym będziemy próbowali klientów świeżo pozyskanych z Black Friday lojalizować jeszcze bardziej. Najczęściej jest to spotykane, w którym dajemy klientom dodatkowy rabat, jeżeli przekroczą jakiś określony próg. I tutaj przykład znów z fashion. Widzimy customer value, czyli ile klientowi brakuje do następnych zakupów, za ile wartości zakupów zrealizował. Jeżeli dobije do tego kolejnego progu, wówczas będziemy mogli podzielić się z nim, no właśnie, chociażby kolejnym dyskountem, ale jest to też okazja, jak to w każdej wiadomości automatycznej, spersonalizowanej, okazja, żeby klient zapoznał się z nowymi na przykład bestsellerami, które są u nas dostępne w sklepie, również w formie automatycznej, zaciąganej na bazie sprzedaży, która u nas miała miejsce. Kolejny przykład, który realizować można, czyli cross-selling w sytuacji, w której na przykład odkładamy tą opcję cross-sellingu o kilka, kilkanaście dni, w zależności od tego, jak mamy dostosowaną politykę zwrotów. Jeżeli już mamy pewność, że klient ten produkt będzie miał dla siebie, że on go nie zwróci, to możemy spróbować do tego produktu zaproponować mu opcje komplementarne. Postanowiłem wyjść z branży fashion i podzielić się trochę branżą, no, typowo budowlaną, można powiedzieć, dla mężczyzn. I scenariusz wreszcie ostatni, jeżeli pozyskaliśmy bardzo dużo klientów na Black Friday, no to dbajmy o to, żeby ci klienci, jeżeli my widzimy, że są nieobecni u nas w sklepie, czyli jeżeli system wykrył, że klient nie odwiedza naszego sklepu przez 5, 7, 15, 20 dni, to zależy, jak sobie oczywiście zdefiniujemy, aby móc do tego klienta wysłać automatyczną wiadomość, że strasznie cię dawno nas nie było, tęsknimy. Bazowanie na emocjach odgrywa tutaj, zwłaszcza w branży fashion i w branży kobiecej, bardzo dużą rolę. I przykład komunikacji, przygotowaliśmy dla ciebie małą niespodziankę, cześć Ania, minęło tyle i tyle dni od ostatnich zakupów, może zechcesz skorzystać z jakiegoś kodu rabatowego. Oczywiście ten kod rabatowy przewija się w większości wiadomości. On może być, ale nie musi. Miejmy tego świadomość, że nie musimy od razu wychodzić z propozycją kodów rabatowych. Natomiast no, na rynku, nie oszukujmy się, bardzo dużo klientów, brandów właśnie w ten sposób do tego podchodzi. Co może być jeszcze w tej wiadomości z przywracania klientów? No może być chociażby informacja o produktach, którymi klient się interesował ostatnio, czyli przypomnienie mu w formie graficznej. Zachęta do tego na przykład, żeby pokazać mu, co się u nas tak naprawdę zmieniło. No i słuchajcie, na sam koniec specjalna oferta dla klientów Black Friday, którą również przygotowaliśmy dla słuchaczy tego webinaru. 50% funkcjonalności premium na właśnie Black Friday, oferta ważna do 8 listopada, także należy się, można powiedzieć, spieszyć. I dla tych klientów, którzy zdecydują się na skorzystanie z pakietów rocznych naszego narzędzia z płatnością z góry, również przewidziany jest dyskont 30%. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie
proszę o nie i zapraszam do kontaktu. Moje dane również są tutaj dostępne. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie, Michale, za taką ilość informacji i danych. Ja na pewno będę się w trakcie mojego tutaj webinaru odnosił do tych informacji. Na samym początku chcę wspomnieć o tym, co mówiłeś, czyli Black Friday to jest fenomenalny moment, aby zacząć zdobywać nowych klientów, bo wielu z nich testuje nowe sklepy, nowych dostawców. Tylko pytanie jest, co tak naprawdę widzi ten nowy klient w momencie, kiedy wchodzi na swoją stronę. Zanim zobaczy fenomenalny wygląd Twojego sklepu, nim okaże się, że Wasz UX jest najbardziej dopracowany na świecie, nim zobaczą zdjęcia produktów wykonanych przez profesjonalnych, drogich fotografów, zanim przeczyta idealnie przygotowany, unikatowy opis produktu, nim to wszystko zobaczą, to inny element tak naprawdę sklepu wpłynie na to, czy klient z Wami zostanie, czy też nie. Chodzi tutaj o to, jak ta strona się szybko załaduje. Garstwa tych danych na dzień dobry. 75% internautów opuszcza stronę internetową, jeżeli się nie załaduje w ciągu 3 sekund. 79% internautów twierdzi, że nie powróci do sklepu, jeżeli były problemy z działaniem strony. Więc wiemy jedno, ta strona musi się naprawdę szybko ładować. Ale szybko, co to dokładnie znaczy? Akamai odpowiada na to pytanie w swoich badaniach. Użytkownicy oczekują, że strona załaduje się poniżej 2 sekund. To oznacza, że jeżeli macie wysoki współczynnik bounce rate z różnych tutaj kanałów, czy to pay-per-click, czy SEM, niekoniecznie jest to spowodowane na przykład rozdźwiękiem i dopasowaniem reklamy do landingu, który widzi klient, tylko tym, że na przykład strona za wolno się ładuje. My tutaj prowadzimy badania szybkości polskiego internetu od 2010 roku i widzimy, w jakiej trudnej sytuacji stoi e-commerce. Z jednej strony próbuje przyspieszyć działanie tej swoich stron, z drugiej korzysta z coraz większej ilości narzędzi służących między innymi do monitorowania użytkowników, coraz lepsze grafiki są, co zaś spowalnia tutaj tą całą stronę. Widzimy również, że te strony, które działają już rzeczywiście najszybciej, uciekają się do takiego małego oszustwa, aby lepiej wypadać w oczach klientów. Bo tak naprawdę nie chodzi o to, aby cała strona załadowała się w 1/100 sekundy. Jeżeli Wam się to uda osiągnąć, super. Ale zupełnie inny jest ten tak naprawdę najważniejszy cel. Najważniejszy jest, aby użytkownicy odnieśli wrażenie, że sama strona ładuje się szybko. Czyli tak naprawdę chodzi o first visual change. Możemy to nazwać, że chodzi o to, aby te elementy, które znajdują się na pierwszym ekranie użytkownika, który widzi, żeby one się szybko załadowały. Dzięki temu klient nie ma poczucia dyskomfortu, że jest jakaś ograniczona funkcjonalność i nie ma wrażenia, że nie jest cała strona załadowana. A że reszta strony, która jest tam niżej, załaduje się później albo dużo później, to tak naprawdę dla użytkowników nie ma znaczenia, ponieważ oni tego po prostu nie wiedzą od razu po wejściu na stronę. Jak w naszym ostatnim tutaj badaniu e-commerce patrzyliśmy na takich największych graczy. Wiemy, że tak naprawdę, że strony powinny się ładować poniżej 2 sekund. Jak sądzicie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskie topowe marki? Ładują się w ułamku tak naprawdę sekund, w 0,3 sekundy. Myślimy tutaj o EOBW, o Bonprix, Zalando. Czy te pierwsze 3 to jest jakiś wynik fenomenalny, bardzo mocno wyprzedzili resztę konkurencji? Tak naprawdę nie. Druga pozycja jest tak naprawdę tylko o 1/10, o ułamek sekundy gorsza od nich, czyli 0,4 sekundy. Analogicznie jest, jeżeli chodzi o trzecią pozycję na podium, to znowu jest ułamek sekundy różnicy. Tak naprawdę konkurencja w polskim e-commerce
jest większa niż na olimpiadzie podczas sprintu na 100 metrów. Do tego, dlaczego tak walczą o to topowi gracze? Bo to się opłaca. Według Google'a, jeżeli strona wczytuje się powyżej 5 sekund, traci 40% swojej konwersji. A sam Michał wielokrotnie dzisiaj powtarzał, jakie są ogromne koszty pozyskania nowego klienta, ściągnięcia tego klienta na stronę. Nie warto po prostu ich tracić. Dobra. Skoro wiemy, że ta szybkość działania strony jest ekstremalnie ważna, aby nie sabotażować waszych działań marketingowych, to jak przyspieszyć waszą aplikację? Można powiedzieć do deweloperów, róbcie szybkie aplikacje. Ale ja wychodzę z innego założenia. Lepiej dać im właściwe narzędzia, które pomogą w rozwiązywaniu tych problemów, ale te narzędzia pozwalają tak naprawdę bawić się troszeczkę w deweloperów. Przepraszam, w detektywa Sherlocka Holmesa. Myślę o narzędziach typu APM, które służą do analizy tego, jak działa wasza aplikacja. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem by było przeprowadzić tak zwane pełne testy szybkości działania waszej aplikacji gdzieś na osobnej infrastrukturze, ale że zostało mało czasu do Black Friday, będę również rekomendował takie rozwiązania szybsze, które można wdrożyć od tak, od ręki, praktycznie od ręki. Czyli podpinamy profilera do waszej aplikacji i od razu uzyskujemy pewien obraz sytuacji, jak ona działa. Profilery służą do tego, aby analizować wszystkie transakcje, które pojawiają się w aplikacji, które są generowane przez użytkowników. Na samym początku, kiedy robicie to pierwszy raz, powinniście się skupić na takich dwóch najważniejszych elementach. Czyli to są top najpowolniejszych transakcji oraz top transakcji, które najczęściej są generowane w waszej aplikacji. Jeżeli chodzi o te najpowolniejsze, to wiemy, dlaczego nad nimi pracujemy. Ale dlaczego mówimy o tej top najpopularniejszej? Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś transakcję naprawdę bardzo szybką, która się ładuje tam w ułamku sekundy, powiedzmy pół sekundy i potrzeba do jej przeprowadzenia. Ale jeżeli ta transakcja jest aktywowana przykładowo 5000 razy na minutę podczas działania waszych użytkowników na aplikacji, nawet jeżeli uda się troszeczkę nad nim popracować i urwać tam 1/10 sekundy bądź nawet mniej, to i tak to się mocno przełoży na szybkość działania całej waszej strony i to, jakie odczucie mają użytkownicy, kiedy korzystają z waszej aplikacji. Jak sami widzicie, e-commerce bardzo mocno idą, walczą i starają się z roku na rok coraz bardziej przyspieszyć wasze aplikacje. Swoje aplikacje. OK. Jakie mamy kolejne kroki? Załóżmy, że już sama aplikacja, na przykład napisana w PHP, działa optymalnie. W takim wypadku należy też przeanalizować, ile dana transakcja zabiera czasu w innych elementach infrastruktury. Tak? Tutaj widzimy na przykład w bazie danych, w Redisie, w Elasticsearchu, czy w innych elementach, które są w waszej aplikacji. Być może się okazać, że wasza aplikacja już naprawdę fajnie działa, ale jest jakiś inny element infrastruktury, który ją spowalnia. Przykładowo, jeżeli długie są transakcje w tej bazie danych, no to oznacza, że musimy pracować nad tym elementem. Jednym z takich podstawowych źródeł problemów w bazach danych, to jest na przykład nie ma indeksów, jest źle skonfigurowany cache, zbyt skomplikowane zapytanie, to znaczy zbyt dużo rekordów jest skanowanych w tej bazie danych. Być może jest zła struktura bazy danych, może niewłaściwa baza danych w tej chwili już jest wykorzystywana, bo jak ją wybieraliście i to była baza SQL-owa, dwa lata temu to trzy była ok, ale w tym momencie już wasza baza danych urosła na tyle, trzeba pomyśleć o przejściu na rozwiązanie SQL-owe, które są po prostu dużo szybsze w waszym wypadku. OK, jeżeli poprawiliśmy już naszą aplikację i ona działa całkiem nieźle, szybko, to mamy kolejny krok. Musimy się skupić na tym, aby jej nie popsuć. Ponieważ aplikacje się cały czas rozwijają, są dodawane nowe hotfixy, nowe wersje wypuszczone przez deweloperów.
na przykład New Relic ma tak zwaną możliwość trackowania deploymentów, więc widzimy, ile jest błędów w kolejnych wersjach aplikacji i jak kolejne wersje aplikacji wpływają na performance, na szybkość działania Twojej aplikacji. Więc może się zdarzyć taka sytuacja, że deweloper po znalezieniu jakiegoś błędu wrzuca na szybko hotfixa do aplikacji i wszystko działa. Ale ten hotfix może rozwiązać ten problem na przykład z jakimś errorem 500, ale spowoduje, że sama aplikacja zacznie znacznie wolniej chodzić. Tego typu rzeczy też musimy tutaj cały czas weryfikować. Więc ta praca nad szybkością aplikacji to jest tak samo jak praca nad konwersją, trwa ciągle i cały czas, nie można nigdy odpuszczać. Dla podstron, dla których możemy to zrobić, starajmy się ograniczyć lub wyeliminować całkowicie dynamicznie generowany content. Myślę tutaj oczywiście o różnego rodzaju landing page'ach, squeeze page'ach, do których jest prowadzony jakiś ruch z zewnątrz, z jakichś kampanii reklamowych, bo takie podstrony najłatwiej nam tutaj budować właśnie w formie takiej statycznej i nieruchomej. Co nam to daje? No przede wszystkim te strony są ekstremalnie szybsze i osiągają dużo lepsze rezultaty we wszystkich testach, czy to wykonywane przez zewnętrzne narzędzia typu Pingdom czy Google, czyli po prostu też lepiej się one tutaj pozycjonują. Wiem, że część rzeczy, które macie u siebie na stronach, musi być generowana dynamicznie. Są e-commerce, które potrafią w ciągu godziny zmienić cenę jednego produktu kilkadziesiąt razy. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego w przypadku takich podstron należy wprowadzić świadomie odpowiednią kolejność ładowania poszczególnych elementów strony. Tak, aby na samym początku pojawiały się tutaj takie elementy statyczne, związane z nawigacją, z tym, jak ona wygląda, a ten element dynamiczny, żeby się tam doładował chwilę później, na przykład w pierwszej bądź w drugiej sekundzie. Dzięki temu klient poczuje, że ta strona naprawdę szybko działa. I inny z tryków to jest tak zwane mapy na obrazkach. Dzięki temu nie ładujemy jednej grafiki, nie ładujemy 20 różnych grafik, tak jak mam tutaj na obrazku, tylko ładujemy jedną grafikę, a z poziomu kodu aplikacji wycinamy sobie odpowiednie obrazki i umieszczamy je w odpowiednich miejscach. Kolejny trik to jest przede wszystkim zmniejszenie ilości elementów koniecznych do załadowania przed rozpoczęciem wyświetlenia strony, czyli na przykład takie jakieś widżety śledzące, trackery, dane, które są generowane live, być może jakieś komentarze, powinniśmy to ograniczać do minimum, czyli używać tylko najlepszych narzędzi i nie stosować na przykład dwóch narzędzi, które robią dokładnie to samo, bo to się odbija na szybkości działania naszej strony. Też należy pamiętać, żeby ustalić tą kolejność wyświetlania tych elementów, czyli najpierw ta grafika, żeby to dobrze wyglądało na stronie, a jakieś czaty, pop-upy, usługi, callback, jeżeli macie, to nie jest takie pilne dla klienta i to się może pojawić w tej drugiej, trzeciej sekundzie wyświetlania strony. Przykładowo, największa grafika, która była w tym tygodniu na stronie Amazonu, miała 600 kilobajtów, ale zwróćcie uwagę, że ona ładuje się dopiero po pierwszej sekundzie, czyli w takim momencie, kiedy użytkownicy już widzą większość strony i nie odczuwają tego ładowania się tej dużej grafiki. Oczywiście rekomendacja standardowa, stosujmy jak najmniejsze obrazki. Wiem, że graficy, marketingowcy nie lubią tego stwierdzenia, bo grafiki muszą być piękne, ale starajmy się stosować je jak najmniejsze. To się odbija później konwersji. Oczywiście minimalizujemy tutaj ilość JS-ów na stronie, ilość tutaj requestów. Też staramy się unikać tak zwanych bloków kodu, które wstrzymują renderowanie całej strony, czyli takie, które wymagają dużej ilości kodu, które musi się załadować, zanim to zostanie wyświetlone.
To się najczęściej dzieje na stronach, które korzystają z dużej ilości JavaScriptów czy CSS-ów. Oczywiście mocno rekomenduję wdrożenie HTTP 2 i tak naprawdę za kilka miesięcy będziemy musieli pomyśleć o wdrożeniu HTTP 3, bo ona też już tutaj już jest blisko zapasem. Oczywiście, jeżeli nie jesteście w chmurze, jeżeli pójdziecie do chmury, będzie Wam dużo łatwiej walczyć o uzyskanie wyższych prędkości działania strony. Będąc w takiej chmurze, mamy do wyboru dziesiątki fenomenalnych usług, które są szybkie i elastyczne, jak również skalowalne. Czyli w tym momencie w ogóle nas nie interesuje, czy w poniedziałek o 8 rano mamy 3 klientów, a w piątek, w Black Friday o tej 20, o której wspominał Michał, mamy 1000 razy więcej klientów, ponieważ te narzędzia same się będą dopasowywać do obciążenia i będą cały czas działać z takim samym prędkością. Trzeba pamiętać, że te narzędzia zostały stworzone przez największy e-commerce na świecie, czyli Amazon.com. On stworzył je dla siebie, bo miał te same problemy, które wy macie, tylko że w dużo większej skali. A po tym, jak stworzył te fajne narzędzia, postanowił na nich dodatkowo zarabiać, udostępniając je po prostu jako usługi w AWS-ie. Jednym z takich przykładów super, gdzie po prostu korzystamy z usługi amazonowe i od razu mamy przyspieszenie, to są bazy danych Aurora. Jeżeli w tej chwili korzystacie z MySQL-a albo z Postgresa, to możecie od ręki przenieść tam swoje bazy danych i odczujecie znaczną szybkość działania waszej aplikacji. Wiem, że jeżeli w tej chwili jeszcze nie korzystacie z chmur, to może wam brzmieć jakaś gadka marketingowa, że od tak będzie szybciej. Ale podam jeden z takich bardzo fajnych przykładów. Zmigrowaliśmy dla Lightspace'a jakiś czas temu do chmury. Naszym głównym celem tej migracji nie było przyspieszenie aplikacji. Przyspieszenie aplikacji to był tylko efekt uboczny wykorzystania tych narzędzi chmurowych. Według mnie jest tak naprawdę jeden olbrzymi powód, dlaczego usługi Amazona są tak dobre i tak szybkie. Pieniądze. I to nie byle jakie. Chwilami mam wrażenie, że ich budżet nie ma dna. Tylko w 2017 roku wydali 24 miliardy dolarów na rozwój tych usług, z których tak naprawdę możemy dzisiaj swobodnie korzystać. Więc naprawdę warto. Poprosiłem tutaj team z Edronów, żeby też się podzielili swoimi sztuczkami, które oni używają, żeby przyspieszyć tę swoją aplikację, ponieważ mają fenomenalną infrastrukturę. Sami doskonale wiemy o tym, ponieważ przeprowadzaliśmy audyt Well Architected i wiemy, jak webskie osoby tam u nich siedzą i rozwijają ich infrastrukturę. Jeden z takich przykładów to był wybór właściwego serwera do Twoich wymagań. Przykładowo, Wasza aplikacja potrzebuje serwera, który ma 4 rdzenie i 16 GB RAM. No, wydaje się, że to jest proste. Bierzemy sobie jakiś serwer i od razu możemy na tym działać. W samym Amazonie dzisiaj jest 11 różnych typów serwerów rozrzuconych na kilka rodzin, które mają dokładnie 4 rdzenie i 16 GB RAM. Każdy z tych VPS-ów, każdy z tych serwerów, jak sami widzicie, ma inną cenę, ma inną wydajność i jest idealny do trochę innej aplikacji. Więc tak naprawdę musimy bardzo mocno się zastanowić, które narzędzie, które elementy wybrać, tak aby one były najbardziej dopasowane do naszych danych potrzeb biznesowych. Skalowanie, no cóż, to jest must have. Jeżeli chcemy, aby nasza aplikacja, niezależnie od skoków ruchów, działała płynnie, musimy mieć infrastrukturę, która się skaluje i dopasowuje wielkością zasobów do chwilowych potrzeb. Więcej o samym skalowaniu nie będę mówił, bo to jest coś jak najbardziej oczywistego dla e-commerce'ów, ale powiem o tym, jak zrobić, żeby to skalowanie nie tylko było super, ale żeby było perfekcyjne przy Waszym projekcie.
bo jest kilka różnych sposobów skalowania infrastruktury. W tej chwili pomyślimy o takim ASG, czyli autoscaling grupie, grupie autoskalującej. Jeden ze sposobów może wyglądać tak. Najpierw uruchamiamy maszynę, ten nasz serwer VPS EC2 przez Amazon. Następnie rozpoczynamy tak zwany proces provisioningu, czyli przygotowanie maszyny do obserwowania ruchu. Później aktualizacja repozytoriów systemowych, pakietowych, instalacja konkretnych pakietów, na przykład Apache, PHP, tworzenie konkretnych vHostów, konfigurowanie usług, które zostały wcześniej zainstalowane, czy na przykład zmiana limitów PHP. Później mamy deployment samego kodu z jakiegoś zewnętrznego repozytorium, na przykład code deploy. I taka czynność może zabrać, jeżeli to zrobimy w taki sposób, jak powiedziałem, 15-20 minut, czyli dopiero po 15-20 minutach od wysłania sygnału nasza aplikacja będzie chodzić szybciej. Dla wielu e-commerce, z którymi współpracujemy, to jest zbyt długo. Dlatego są inne sposoby, aby to znacznie przyspieszyć. Możemy sobie tutaj bardzo mocno zautomatyzować sposób tworzenia całego tego deploymentu. Czyli na przykład możemy stworzyć sobie obraz, tak zwany AMI, który zawiera zarówno konfigurację serwera, jak i naszej aplikacji. To oznacza, że sama maszyna, sam ten serwer jest gotowy do obsługi ruchu i przyspieszenia naszej całej aplikacji już po około 3 do 5 minut od otrzymania sygnału, czyli praktycznie bardzo szybko. Jest to świetna opcja. Do tego jeszcze należy pamiętać, że jeżeli ta nasza grupa autoskalująca uruchamia się kilka razy w ciągu doby, bo mamy jeden pik tam o 8, później mamy pik o 8 rano, a później ten pik o 20, to nie tylko przyspieszymy tą naszą aplikację, ale również zredukujemy koszty, ponieważ nie będziemy płacić więcej za ten czas, kiedy stoją te maszyny i się jeszcze konfigurują. Przy okazji chciałbym się podzielić jeszcze inną radą. Chodzi mi tutaj o to, co wielokrotnie słyszałem na różnego rodzaju konferencjach, kiedy to administratorzy rekomendują, aby ta grupa autoskalująca działała w oparciu o na przykład ilość wykorzystywanego procesora, czyli jeżeli mamy obciążenie procesora na poziomie 60%, czy wykorzystanie RAM na poziomie 60%, to po 2 minutach takiej średniego obciążenia wysyłamy sygnał, żeby nam się te maszyny skalowały. Jest to jak najbardziej ok, ale ja dla e-commerce'ów bardzo często rekomenduję wykorzystywanie tak zwanych metryk biznesowych, nie technicznych, bo tak naprawdę Was jako CEO, właścicieli e-commerce'ów nie interesuje, czy tam jest obciążenie serwera 15%, 90% czy 60%. Interesuje Was, żeby ta aplikacja działała szybko. Dlatego możemy sobie tutaj oprzeć te triggery, które startują uruchomienie grup autoskalujących, o średni czas odpowiedzi na requesty. Czyli przykładowo to będzie wyglądać, jeżeli przez 2 minuty średni czas odpowiedzi na requesty w aplikacji jest dłuższy niż 200 milisekund, wtedy dodajemy kolejne maszyny, aby przyspieszyć działanie tej aplikacji. To jest świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla aplikacji, które ewoluują, bo jeżeli raz to ustawimy, to nie musimy się tak bardzo bać tego, że na przykład jakieś hotfixy, o których chwilę wcześniej mówiłem, wpływają nam na aplikację i ją spowalniają, bo gdybyśmy mieli cały czas na tych, na przykład na tym 60% wykorzystanie CPU, to hotfix, który nam spowolnił aplikację, spowoduje, że aplikacja będzie się skalować trochę później, a jeżeli mamy ten monitoring i tą metrykę biznesową, czyli szybkość działania aplikacji, to niezależnie od takich delikatnych zmian szybkości działania aplikacji w ramach jej rozwoju, za każdym razem nasza aplikacja będzie działać tak samo szybko. Inny sposób jeszcze szybszego, jeszcze lepszego skalowania naszej aplikacji, to jest wykorzystanie tak naprawdę sztucznej inteligencji. Bo do tej pory mówiliśmy tylko o skalowaniu w momencie, kiedy się pojawia delikatny problem spowolnienia aplikacji.
mamy możliwość wykorzystania narzędzi machine learningowych dostarczonych przez Amazona, który uczy się zachowania naszej aplikacji i zachowania naszych klientów. Dzięki temu ten trigger, który nam powie, że maszyny mają się znowu skalować, dodawać, żeby chodziły szybciej, może się pojawić na przykład przed tym, jak się pojawi opóźniony aplikacja. Dzięki temu nawet nie będzie tych 3 czy 5 minut troszkę wolniej działających aplikacji, tylko ta aplikacja będzie działać cały czas bardzo szybko. A co dla takich e-commerce'ów, które działają międzynarodowo na całym świecie? To oczywiście te rady, które wymieniliśmy wcześniej, są must have, ale też trzeba na przykład wdrożyć CDN-y, które pozwalają na dostarczanie treści statycznych dużo szybciej do odbiorców, niezależnie gdzie ci odbiorcy się znajdują. Jeżeli mamy tutaj możliwość, powinniśmy też rozważyć rozrzucenie naszych serwerów w kilku lokalizacjach. Bardzo ułatwia to budowanie infrastruktury w oparciu o tak zwany IAC, czyli infrastruktura w kodzie. Wtedy postawienie naszej kolejnej infrastruktury na przykład w Stanach, w Ameryce Południowej, w Australii zajmuje ułamek czasu, niż gdybyśmy to budowali ręcznie. Jeżeli sobie tak porozrzucamy tą naszą infrastrukturę, wtedy możemy obsługiwać tych klientów powiedzmy regionalnie, lokalnie. Ja tak rekomenduję naszym klientom działającym międzynarodowo, żeby mieli co najmniej jeden, wykorzystywać co najmniej jeden region na kontynent, na którym działają. Czyli tutaj jakaś Australia, Afryka, Europa, parę takich regionów wystarczy. Oczywiście dużo łatwiej od strony takiej technicznej jest to wdrożyć dla e-commerce'ów, które sprzedają produkt wirtualny, ponieważ nie mam tutaj obawy o stany magazynowe, że może się skończyć. Nie musi być wymiana tych informacji. Przy aplikacjach, które mają właśnie te produkty lokalne, gdzie są stany magazynowe, jest to trudniejsze do wprowadzenia, ale jak najbardziej również tutaj są takie możliwości. Oczywiście, kiedy dobrym rozwiązaniem jest DNS Load Balancer, kiedy go używamy? Przede wszystkim wtedy, kiedy mamy na przykład jedną domenę, na przykład edron.com albo hostersi.com, którą używamy na kilka krajów. Wtedy przy użyciu tego narzędzia automatycznie, mimo że wszyscy użytkownicy będą wpisywać dokładnie ten sam adres, będą i tak obsługiwani przez infrastrukturę, która jest najbliżej i będzie ona działać najszybciej. Dobra, jakie efekty dają takie prace? Jednym z przykładów jest e-commerce Alerabat, który przyspieszył swoją aplikację 8-krotnie dzięki przeprowadzeniu właśnie takich prac, testów wydajnościowych, analizy przy użyciu New Relic'a całej aplikacji. Okej, to jest efekt techniczny, ale wy znowu tu jesteście osobami z biznesu, właścicielami firm. To dla was nie ma takiego znaczenia. Dla was musi mieć znaczenie, czy to się opłaca. Tak, takie działania są zyskowne i to bardzo. Amazon obliczył, że dla nich przyspieszenie strony o 0,1 sekundy powoduje wzrost przychodów o 1%. Tym pięknym slajdem bym zakończył tą moją część techniczną, więc jak najbardziej tyle rad z naszej strony. Michale, jak się możesz jeszcze pojawić tutaj na koniec naszego webinaru. Cały czas przysłuchiwałem się. Dobra, widzę, że tutaj nie ma pytań w tej chwili na czacie. Jeżeli by się jakieś pytania pojawiły jeszcze, to zapraszam tutaj do kontaktu ze mną, jeżeli myślimy o jakichś serwerach z Michałem, jeżeli myślimy o zwiększeniu ROI przychodów i żeby nam się ten Black Friday właśnie tak opłacał, jak tam wspominałeś o tym 1000-krotny wzrost przychodów. Trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej takich podobnych wyników było. Ja z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję tutaj za uczestnictwo w naszym webinarze. Oczywiście zapraszam na kolejne webinary. Jakie słowo na zakończenie, Michale? Jakie słowo na zakończenie? Przygotujmy się do Black Friday wcześniej, czyli róbmy to systematycznie.
korzystajmy z zaawansowanej segmentacji klientów, aby to Black Friday to nie było tylko dawanie rabatu na lewo i na prawo, to taki przekaz do mnie. Ja wiem, że to jest bardzo mocno utrwalone, ale starajmy się też tych klientów w jakiś sposób dzielić. No i po wysłuchaniu Twojej prezentacji myślę, że przygotowanie technologiczne, żeby nam strona przysłowiowo nie padła, również będzie na wagę złota. Okay. Dzięki wielkie tutaj za wsparcie podczas tego webinarium. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli możliwość razem wykonania podobnych działań. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Cześć.